W tym filmie pokażę Ci w jaki sposób korzystać z najlepszego bezpłatnego narzędzia do tworzenia grafik. Canva pozwala na tworzenie prezentacji, grafik do mediów społecznościowych, plakatów, ulotek i innych elementów graficznych. Dodatkowo możesz tam stworzyć proste filmy i animacje. System posiada tysiące gotowych szablonów, więc nie musisz być grafikiem, żeby stworzyć coś pięknego i użytecznego. Dodatkowo posiada ogromną bazę gotowych zdjęć i filmów, które możesz wykorzystać w swoich projektach. Podzieliłem ten poradnik na dwie części. W pierwszej części pokażę Ci bezpłatne możliwości tego narzędzia, a w drugiej części Omówimy płatną wersję, która daje więcej możliwości. Zaczynamy już teraz. Na początek kliknij w link w opisie tego filmu, zostaniesz przekierowany do narzędzia Canva. Teraz kliknij Zarejestruj się za darmo, i tutaj będziesz miał kilka opcji. Możesz wybrać konto Google albo kontynuować przez adres e-mail. No i tutaj będziesz musiał podać adres e-mail oraz hasło. I stworzysz bezpłatne konto. I tutaj ważna uwaga: jeśli prowadzisz działalność non-profit lub jesteś tutaj reprezentantem szkoły lub nauczycielem, no to możesz otrzymać dostęp do funkcji pro. Wystarczy, że wybierzesz daną opcję i wypełnisz formularze. Teraz przejdźmy sobie do naszego konta. Jeśli założyłeś już konto, no to kliknij zaloguj się i podaj swoje dane. Po zalogowaniu zostaniesz przeniesiony do takiego panelu. Po lewej stronie znajdziesz wiele przydatnych opcji, a po prawej będziesz mógł zobaczyć swoje ostatnie projekty oraz podejrzeć różne szablony, a jest ich tu naprawdę dużo. Canva podpowiada nam różne kategorie i możemy sobie tutaj przeglądnąć różne szablony prezentacji, na przykład grafik na media społecznościowe, filmy, elementy do druku. Mamy tutaj wiele opcji. Możesz skorzystać również z wyszukiwarki, wystarczy, że wpiszesz tutaj co cię interesuje, na przykład Facebook, post. I mamy tutaj post na Facebooka kwadrat. Klikam sobie tutaj. Automatycznie mamy tutaj pokazane różne szablony do wykorzystania. Jeśli masz bezpłatną wersję, to kliknij sobie tutaj i wybierz bezpłatne. Wtedy będzie ci łatwiej znaleźć ten szablon, który potrzebujesz i będziesz miał pewność, że nie będziesz musiał kupować płatnej wersji. Mamy tutaj dużo świątecznych szablonów, więc możemy sobie na przykład kliknąć tutaj. Następnie Dostosuj ten szablon, i taki szablon zostanie wczytany do naszego projektu, i będziemy mogli go sobie edytować w dowolny sposób. Zanim przejdziemy do edycji szablonów, pokażę Ci to na czystym projekcie, żebyś wiedział, jak wszystko zrobić krok po kroku. Jeśli chcesz w ramach tego projektu dodać inny szablon, to wystarczy, że klikniesz Dodaj stronę i klikniesz sobie na inny szablon, na przykład taki i będziesz miał dwa zdjęcia w jednym projekcie. Ta funkcja daje wiele możliwości, ponieważ możesz w ramach jednego projektu tworzyć tematyczne zdjęcia, na przykład miniatury na YouTube'a czy też wpisy na media społecznościowe i one będą w podobnej stylistyce. Teraz wejdźmy sobie tutaj na stronę główną. I ten szablon, który stworzyłem, został zapisany i mamy go w ostatnich projektach. Jeśli wejdziesz w projekty, no to tutaj znajdzie się mój projekt. Nie musiałem nic klikać. Ten projekt automatycznie zapisuje się na bieżąco, więc jeśli zmienię tutaj cokolwiek i przejdę sobie do strony głównej to ten projekt jest zapisany i nie muszę się niczym przejmować. Jedynie w przypadku, gdy masz problemy z internetem, wtedy ten projekt może się nie zapisać, w innych przypadkach jest zapisywany automatycznie. Teraz twórzmy sobie własny projekt, kliknij sobie utwórz projekt i stworzymy pusty projekt o niestandardowych rozmiarach. Załóżmy, że będzie to kwadrat 1000 na 1000. Pikseli. Teraz zostaniesz przekierowany do takiego miejsca i tutaj znowu system podpowiada nam różne szablony i możesz z nich skorzystać. Możesz wpisać tutaj na przykład kurs online i wybrać sobie jakiś szablon. Zwróć tylko uwagę na to, czy nie ma tutaj korony, ponieważ jeśli nie masz wersji pro, no to wtedy nie będziesz mógł korzystać z różnych elementów. Jeśli tutaj jest bez tego oznaczenia, wtedy masz taki szablon gotowy i możesz edytować każdy z tych elementów, na przykład zmienić kolor, zmienić teksty, przetłumaczyć je lub dodać coś od siebie. Jeśli chcesz stworzyć czysty projekt, to klikasz dodaj nową stronę, klikasz sobie delete i mamy białą kartkę. I co możemy z tym zrobić? Mamy elementy i tutaj można dodawać różne elementy, na przykład kształty. Możemy sobie dodać tutaj kształt, możemy zmienić kolor tego kształtu, na przykład na czerwony i zmieniać położenie. Wszystko odbywa się przy pomocy myszki, wystarczy Kliknąć lewym przyciskiem myszy na dany element i możesz przenosić go w dowolne miejsce. Więc mamy sobie taki paseczek, mamy tutaj różne dodatkowe elementy, możemy na przykład dodać sobie tutaj, wpisać robot, no i mamy tutaj różne grafiki robotów. Niektóre będą bezpłatne, niektóre płatne, więc na to trzeba sobie zwrócić uwagę. Mamy takiego robota, możesz zmienić jego rozmiar, jeśli klikniesz sobie na tą kuleczkę w rogach tej grafiki, przytrzymasz lewy przycisk myszy, i zmniejszysz go do określonych rozmiarów. Wtedy po prostu możesz sobie nim manipulować. Jeśli klikniesz na środek tego grafiki, możesz ją przenosić w dowolne miejsce. Następnie mamy opcję zdjęcia, no i tutaj możesz sobie przełączyć, żeby właśnie ta wyszukiwarka pokazywała tylko zdjęcia, i moglibyśmy sobie dodać jakieś tło. Jeśli kliknę lewym przyciskiem myszy jeden raz, to doda się w ten sposób. Niestety przykrywa nam nasze poprzednie grafiki. Co teraz możemy zrobić? U góry mamy coś takiego jak położenie. W tym miejscu pokazują się wszystkie warstwy, które mamy na grafice, czyli wszystkie elementy, które dodałeś. Mamy tutaj kolor tła, mamy czerwony paseczek, mamy uśmiechniętego robota, no i mamy takiego zdenerwowanego robota. Co możemy zrobić? Wystarczy, że klikniesz lewym przyciskiem myszy w ten element, przytrzymasz ten przycisk i przeniesiesz tą grafikę na dół. Teraz mamy uśmiechniętego robota. To tło możemy sobie powiększyć, rozszerzyć na całą szerokość ekranu, a nawet ta grafika robota może wychodzić poza obszar, który widzimy. Jeśli chcesz sobie oddalić widok, to wystarczy, że klikniesz tutaj i będziesz mógł oddalić. Widok naszego projektu. Jest to bardzo ważne, szczególnie jeśli tworzysz miniatury, bo wtedy możesz sobie zobaczyć, jak dany projekt wygląda z daleka, czy wszystkie teksty są widoczne, i czy ktoś, kto na przykład ogląda Twoją miniaturę na Facebooku, na YouTubie, dostrzeże ją i czy będzie chciał w nią kliknąć. Mamy tutaj właśnie taką opcję. Kolejna rzecz to tekst. W tym miejscu możemy dodawać różne nagłówki. U góry mamy nagłówki podstawowe, a na dole bardziej właśnie atrakcyjne. Jeśli chcesz stworzyć jakiś ciekawy, okazjonalny nagłówek, no to możesz kliknąć tutaj no i wtedy ten tekst zostanie dodany. Mamy wesołych świąt, mamy robota, wszystko jest ok. Ja skorzystam z tych podstawowych nagłówków, żeby pokazać ci, jakie masz możliwości, jeśli chodzi o edycję tego tekstu. Przede wszystkim możesz zmniejszać ten tekst, wystarczy, że klikniesz sobie tutaj i zmniejszysz lub powiększysz tekst. Dodatkowo możesz zmienić fonty, czyli możesz sobie tutaj wybrać np. Arial, Roboto, czy też inne fonty, które są tutaj dostępne. Wtedy wygląd tego tekstu się zmieni. Mamy rozmiar, możesz go precyzyjnie dobrać, korzystając właśnie z tych, z tego ustawienia. Mamy kolor, czyli mogę sobie zmienić kolor tekstu, na przykład na czerwony, na czarny, na jaki tylko chcesz. Dodatkowo możesz wybrać, żeby jeden fragment tekstu był w kolorze białym, a drugi, na przykład nagłówek, możemy kliknąć tutaj i wybrać kolor czerwony. Wystarczy zaznaczyć dany fragment tekstu i zmienić jego kolor. Jest to bardzo przydatne przy wyróżnianiu różnych właśnie liter. Dodatkowo mamy tutaj opcje takie klasyczne jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie czy też skreślenie, możemy wybrać, żeby tekst był pisany wielkimi literami. Możemy zmienić wyrównanie, dodać punktory, zmienić odstępy między literami oraz zmienić interlinie. Bardzo przydatna zakładka to efekty, ponieważ ona pozwala na to, żeby ten tekst wyróżnić i właśnie wyciągnąć z tła. Na przykład jeśli tekst jest w bardzo zbliżonych kolorach do tła, wtedy możemy wykorzystać cienie. Albo podniesienie, czyli właśnie taki delikatny cień pod tekstem, możemy wybrać obramowanie tego tekstu i dodatkowe elementy. Więc mamy tutaj opcję taką, która pozwala nam na edycję tej grafiki na różne sposoby. Możesz dodać tło pod tekstem lub zakrzywienie tego tekstu, będzie wtedy właśnie wyglądało to w ten sposób. Klasycznie lewym przyciskiem myszy wpływasz na wygląd tego tekstu, możesz go obracać, klikając sobie w ten sposób. Więc jest tutaj kilka ciekawych opcji. Kolejna zakładka to animacje. Jeśli chcesz zmienić właśnie ten statyczny obraz w właśnie bardziej dynamiczny, no to możesz sobie zrobić taką animację. Pamiętaj o tym, że musi być potem ten obraz pobrany w formie filmu, żeby to się wyświetliło. Kolejna zakładka to przezroczystość. W tym miejscu określasz, czy element ma być przezroczysty, czy też nie. Tutaj mamy dodatkowe opcje. Możemy sobie zablokować projekt, żeby nic się nam nie przesuwało, ale to zazwyczaj nie będzie ci potrzebne. Teraz przejdźmy sobie dalej. Mamy element przesłane, i w tym miejscu możesz przesyłać pliki z Twojego komputera. Wystarczy, że przeciągniesz tutaj plik z Twojego komputera albo klikniesz Prześlij plik. Teraz będziesz mógł przesłać zdjęcie z Twojego komputera. Wystarczy, że zaznaczysz wybrane zdjęcie. Możesz kliknąć przycisk Ctrl, wtedy będziesz mógł zaznaczyć wiele zdjęć lub po prostu przesłać je grupowo w taki właśnie sposób. Następnie kliknij Otwórz. Zdjęcia zostaną automatycznie przesłane. Będziesz musiał chwilę poczekać, w zależności od tego, ile tych zdjęć tutaj jest. Gdy zdjęcie zostanie przesłane, będziesz mógł sobie w nie kliknąć i dodać do Twojej grafiki. Następna opcja to rysunek, i ta opcja pozwala na rysowanie różnych elementów na grafice. Możemy sobie wybrać pióro, no i rysujemy. To, co nam jest potrzebne, jest to ciekawa opcja, żeby na przykład wyróżnić jakiś element lub dodać strzałkę. Możesz sobie właśnie w ten sposób manipulować tymi obrazami. Możesz zmienić tutaj kolor, grubość tego pędzla, więc jest tutaj kilka opcji. Następnie mamy zakładkę projekty. Tutaj znajdują się wszystkie Twoje projekty, które możesz wykorzystać, oraz aplikacje, czyli wszystkie dodatkowe aplikacje, które rozszerzają możliwości tego narzędzia. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Chcę, żeby ten poradnik był jak najkrótszy, więc ten temat sobie pominiemy, ale chciałbym, żebyś wiedział, że jest tutaj taka opcja. Jeśli chcesz stworzyć prezentację albo ulotkę, to wystarczy, że wybierzesz dany projekt i dostosujesz go do Twoich potrzeb. Klikam sobie na prezentację, i tutaj mamy w no, znowu w szablonach wiele prezentacji, które możemy sobie wykorzystać. Na przykład mamy biznesplan, i tutaj znajdują się różne slajdy. Mamy slajd pierwszy, klikam sobie na plusik i mogę dodać slajd drugi, mamy agendę i mamy kolejne grafiki. I każda z tych grafik jest edytowalna, czyli mogę sobie tutaj kliknąć, wpisać tekst, mogę go powiększyć, mogę dane elementy usunąć, no, jeśli mi się nie podobają, mogę zaznaczyć wiele elementów i powiększyć je jednocześnie, więc to jest również bardzo przydatna funkcja. No i możesz bawić się tym projektem w taki sposób, aby spełniał Twoje oczekiwania. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne lub potrzebujesz większego wyjaśnienia, no to napisz w komentarzu, jeśli chcesz tworzyć film. Wystarczy, że wejdziesz sobie na film w tym miejscu albo tutaj i zostaniesz przekierowany do takiego edytora. Po lewej stronie mamy znowu szablony tych filmów. Możesz przesłać swój film i nanieść na niego na przykład jakieś elementy tekstowe. Ja pokażę Ci tu na przykładzie tych dodatkowych elementów, które tutaj mamy, czyli dodaję sobie jakiś film. Klikam sobie na plusik, mam drugi film. Te elementy są edytowalne, możesz sobie w nie kliknąć i zmienić tekst. Możesz również wybrać wszystkie opcje, które omawialiśmy wcześniej, czyli na przykład przeciągnąć tutaj tekst na ten film, zmienić jego kolor na biały. I w ten sposób dodać kolejny element. Pamiętaj, że ten tekst będzie statyczny, więc trzeba dopasować to do filmu, który się pojawia w tym miejscu. Dodatkowo możesz zmieniać długość trwania poszczególnego filmu, wystarczy, że najedziesz sobie tutaj na środek tych elementów. Możesz dodawać nowe sceny. Możesz zmieniać rodzaj animacji, która będzie właśnie domyślna. No i tutaj na ten moment kończą się funkcje. Jest tutaj jeszcze kilka elementów dodatkowych, ale myślę, że na ten moment Ci to wystarczy. Ta aplikacja jest do naprawdę prostych filmów. Jeśli potrzebujesz czegoś więcej, to polecam ci jednak takie dedykowane narzędzie do montażu. Po stworzeniu takiego, takiego filmu lub grafiki, kliknij sobie tutaj w prawym górnym rogu na Udostępnij, no i będziesz mógł sobie pobrać taki film. Wystarczy, że klikniesz tutaj, pobierz i wybierzesz format. W wypadku pliku musi to być MP4. W przypadku zdjęć możemy sobie wrócić do naszych projektów. Mamy tutaj online course. Klikam sobie udostępnij, pobierz i tutaj wybieram sobie w tym wypadku PNG. Jeśli masz wersję Pro, możesz jeszcze wybrać rozmiar tego zdjęcia lub wybrać, żeby tło było przezroczyste. Wybieram strony, które mają być pobrane, czy wszystkie strony mają być pobrane, czy tylko jedna. Wybieram jedną stronę i klikam pobierz. Teraz to zdjęcie jest pobierane na mój komputer. To w dużym uproszczeniu przedstawienie możliwości bezpłatnej wersji Canva, a teraz pokażę Ci jak wygląda Canva Pro i pokażę Ci to na konkretnym przykładzie. Stworzę miniaturę do... Nowego filmu na YouTube. Canva Pro daje dużo większe możliwości. Mamy dostęp do wszystkich funkcji, w tym funkcji, które są oparte o sztuczną inteligencję. Mamy dostęp do większej ilości zasobów i projektów, więc nie musimy się martwić, co jest płatne, a co bezpłatne. Więc jeśli pracujesz, wykorzystujesz grafiki komercyjnie, to polecam ci od razu przejść na wersję Pro, bo oszczędzisz mnóstwo czasu. Dodatkowa zaleta jest taka, że jeśli masz zespół, to możesz dołączyć do swojej kanwy. Pracowników z zespołu i oni będą mieli dostęp do tych wszystkich funkcji, będą mogli pracować nad jednym projektem. I teraz stwórzmy sobie nową miniaturę do filmu. Mam stworzony projekt, aktualne miniatury. Wszystkie grafiki tworzę w jednym projekcie, żeby mieć porządek. I teraz kliknę sobie Dodaj nową stronę, i mamy czarny projekt. Mogę sobie przesunąć go na górę, żeby mieć tutaj większy porządek. Do szybkiego przeglądania różnych projektów przydaje się też funkcja pokaż stronę. Wtedy możemy sobie przeglądać te zdjęcia w takim formacie poziomem. Mamy również wyszukiwanie w formie tekstowej, więc jest to bardzo przydatne, jeśli chcesz znaleźć jakiś szybki tekst, wystarczy, że naciśniesz przycisk Ctrl F i wtedy na przykład poszukasz sobie słowa marketing. Zostaniesz automatycznie przekierowany do danej miniatury. Gdy masz wersję Pro, możesz wykorzystać wszystkie projekty, które są tutaj dostępne. Wystarczy, że klikniesz sobie w dany projekt, no i mamy od razu gotowy tego typu projekt. Jak widzisz na moim koncie, mamy tutaj dodatkowe elementy, takie jak linijki, które pozwalają mi umieścić właśnie elementy na tym zdjęciu w bardziej precyzyjny sposób. Jeśli chcesz zobaczyć na swoim projekcie takie prowadnice i linijki, wejdź sobie na plik, na ustawienia widoku. I tutaj mamy pokaż linijki i prowadnice. Jeśli sobie to odznaczę, wtedy te prowadnice znikną. Na potrzeby tego poradnika ukryję te prowadnice, bo tego nie chcę. Mamy tutaj tekst. Mamy pana i mamy żółte kolory. Zazwyczaj korzystamy z kolorów marki. I w wersji Pro możesz sobie kliknąć na markę, i tutaj możesz przesłać swoje logo, wybrać fonty, wybrać kolorystykę, która będzie globalnie dostępna przy każdym projekcie. Czyli jeśli kliknę sobie na opcję tekstową, wejdę sobie tutaj, to tutaj mam moje kolory marki i mogę w bardzo szybki sposób zmienić sobie dany kolor. Jest to bardzo przydatne, ponieważ w ten sposób oszczędzamy sporo czasu. Dodatkowo mamy opcję wycinania tła. Możemy sobie przesłać jakieś zdjęcie. W tym wypadku prześlę sobie takie zdjęcie, które no, ewidentnie wymaga jeszcze sporo poprawek. Klikam sobie na edytuj zdjęcie, klikam na usuwanie tła i teraz to brzydkie tło zostanie usunięte i zostanie tutaj tylko moja postać. Ale co się dzieje? Wskazuje w nie tym kierunku, co trzeba. Mogę sobie obrócić ten obraz, klikam przerzuć i przerzucam go w poziomie. Teraz go powiększam. I nadal coś jest nie tak. Kolory są jakieś takie wyblakłe i mało atrakcyjne. Co możemy zrobić? Klikam sobie na Dostosuj, i w tym miejscu możemy dostosować nasze zdjęcie. Klikam Dostosuj automatycznie, i system automatycznie poprawi kolory na tym zdjęciu. Jeśli masz zmysł, właśnie graficzny, to możesz pobawić się tymi suwakami i dopasować to zdjęcie do Twoich potrzeb, albo przyciąć. Teraz przejdźmy sobie do położenia, warstwę i usuwam elementy, które nie są dla mnie przydatne. Czyli usuwam sobie tego pana i na razie to wystarczy. chcę, żeby ten tekst był nieco wyżej, ale jeśli kliknę sobie tutaj, no to ten tekst się rozjedzie. Co mogę zrobić? Klikam sobie przycisk shift na klawiaturze i zaznaczam dane elementy. Czyli w tym wypadku będzie to tekst. Chwyciłem jeszcze siebie, ale mogę sobie odznaczyć ten, to zaznaczenie. No i mamy zaznaczony tekst. Mogę go sobie zmniejszyć, jeśli jest za duży. Znowu zaznaczam wszystkie elementy i zmniejszam sobie ten tekst. Teraz czas zmienić kolory tych poszczególnych elementów. Zmienimy sobie tutaj na niebieskie. A tekst w środku zmienimy na kolor biały, ponieważ kontrast musi być odpowiedni, żeby ten tekst był widoczny. Ten element też usuwam. Mamy, z, mamy w tle dodatkowe elementy, które możemy sobie zmienić, i w tym wypadku nie możemy edytować koloru tego. Tła, czyli to tło, które jest tutaj, ono jest zdjęciem i nie da się edytować tych poszczególnych elementów, ale można zrobić jedną rzecz. Możemy sobie oddalić ten projekt i na przykład rozszerzyć to zdjęcie na całą szerokość ekranu, tak żeby nie były widoczne te elementy kolorowe. Wtedy mamy taki grid, który właśnie wygląda w taki sposób. No i to zdjęcie już wygląda zupełnie inaczej. Cały projekt jest dopasowany do naszych. Potrzeb. No i ta kulka też ją wyrzucam, bo nie chcę jej tutaj. Na moich grafikach stosuję cienie i możemy sobie wejść na elementy i wpisać sobie shadow albo cień, w zależności od tego, czy posługujesz się językiem angielskim. I tutaj znajdują się różne cienie. Niektóre z nich dają możliwość zmiany koloru, a niektóre nie, więc musisz dobrać sobie taki, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom. Ja wykorzystam cień, który wykorzystuję najczęściej, przerzucam sobie go. Niżej, no i tutaj mogę dopasować kolorystykę pod moją grafikę. Na przykład ten cień może być czerwony albo niebieski, w zależności od tego, czego potrzebuję. Musimy również zmienić tekst. Ja sobie go po prostu zaznaczę i usunę przyciskiem Delete i wkleję mój tekst. Bardzo często korzystam ze strzałek, więc mogę sobie wejść na elementy no i wpisać arrow albo strzałka. Mamy tutaj różne strzałki, możemy sobie je obrócić, w zależności od tego, w którą stronę mają wskazywać. W tym wypadku zmienię sobie opcję przerzuć na w pionie. No i tutaj zmienimy obrócenie w ten sposób. Dodam również kolor czerwony, żeby było tutaj wyraźnie, żeby ta szczałka była wyraźnie widoczna. No i mamy naszą miniaturę. Co możemy zrobić? Jeśli postać jest właśnie bardzo zbliżona do tła, czyli mam czarną koszulkę i tło jest czarne, to możemy dodać delikatny cień. Wystarczy, że kliknę na edytuj zdjęcie i tutaj mamy opcję Efekty. Wybieram cienie. I tutaj mamy albo podświatę, z której korzystam najczęściej, albo inne rodzaje cieni. I tutaj ta poświata może mieć kolor, czyli w tym wypadku moglibyśmy wybrać sobie kolor czerwony. No ale taki kolor może wyglądać dość tandetnie. To podświetlenie jest zbyt szerokie. Możemy się pobawić stopniem rozmycia tego cienia. Możemy go zmniejszyć i sprawić, żeby był bardziej delikatny. Zmieniam intensywność. No i on jest praktycznie niewidoczny. Ale na odbiorcę będzie już wpływał. Z racji tego, że jest to miniatura, to twarz powinna być jak największa i w tym wypadku będzie to problem, ponieważ gdy powiększę to zdjęcie, no to niestety moje palce zostaną ucięte. I co można zrobić w, takim, w takiej sytuacji? Mogę skopiować to zdjęcie i zrobić mały fotomontaż. Jak to zrobić? Na początek kopiuję sobie to zdjęcie. Mamy zdjęcie skopiowane. Na jednym zdjęciu muszę usunąć palec, czyli klikam sobie na edytuj zdjęcie i wykorzystam kolejną funkcję magiczna gumka. Mogę sobie usunąć ten palec z tego zdjęcia i nie będzie mi przeszkadzał na grafice. Po chwili to zostanie wygumowane, jest to bardzo przydatne, możesz to robić nawet jeśli grafika ma więcej dodatkowych elementów. Najlepiej działa to, jeśli właśnie mamy jasne granice między tymi warstwami. Klikam sobie wstecz, no i na jednym zdjęciu nie ma tego palca. Zostawiam sobie to zdjęcie. Teraz klikam na drugie zdjęcie. Klikam edytuj zdjęcie i robię to samo. Używam magicznej gumki, ale tym razem zamiast gumki usunę resztę postaci. Znowu klikam wstecz i mam teraz dwie warstwy. Na jednej jest twarz, a na drugiej jest ręka. Teraz mogę przesunąć ten palec w dowolne miejsce, które będzie mi odpowiadać. Dodatkowy element, który często stosuje na grafikach to cienie pod danym właśnie elementem graficznym, czyli możemy znowu sobie wybrać z zakładki elementy shadow, no i tutaj wybrać cień, na przykład taki, wybrać jego kolor, żeby był zbliżony do właśnie elementów graficznych na naszej grafice. No i tutaj ten element zostanie od razu wyróżniony i będzie wyglądał ciekawiej, będzie bardziej rzucał się w oczy, będzie lepiej przykuwał uwagę. Teraz, gdy pierwsza wersja miniatury jest gotowa, mogę ją skopiować, i stworzyć inne wersje, które będą różnić się pewnymi elementami, no i potem na tej podstawie wybrać tą najlepszą wersję grafiki, którą stworzyliśmy. Kolejna przydatna funkcja, która przydaje się szczególnie w przypadku tworzenia materiałów reklamowych, to zmiana rozmiaru danego zdjęcia. Gdy jesteś w tym projekcie, kliknij sobie na magiczne opcje i w tym miejscu mamy rozmiar niestandardowy. Możemy sobie zmienić na rozmiar niestandardowy albo wybrać. Polecane rozmiary, na przykład możemy kliknąć tutaj na kwadrat i teraz możemy wybrać, do których obrazów ma się zastosować ta funkcja, czyli wybieram sobie pierwsze zdjęcie i klikam Kontynuuj. Teraz system tworzy osobny projekt, mogę sobie go otworzyć i teraz mamy nowy projekt. On nie jest zmieniony idealnie, trzeba porozciągać pewne elementy, ale jest to znaczne ułatwienie pracy. Jeśli masz wersję bezpłatną, no to musisz sobie skopiować wszystkie elementy i utworzyć nowy projekt ręcznie, więc zajmuje to nieco więcej czasu. Kolejne opcje, które są dostępne tylko w wersji pro, no to eksport. Możesz sobie kliknąć udostępnij, klikam pobierz. I w tym miejscu wybieram formaty. Wszystkie formaty są już dostępne. Dodatkowo mogę wybrać jakość tego zdjęcia. Jeśli dodajesz zdjęcie na przykład na strony internetowe i potrzebujesz, żeby zajmowały mniej miejsca, wtedy możesz wybrać sobie wersję JPG i zmniejszyć jakość. Wtedy one będą... Troszkę gorsze jakościowo, ale będą zajmować mniej miejsca. Dodatkowo mamy tutaj opcję wyboru zdjęcia z przezroczystością. Jeśli wybierzesz sobie PNG, to możesz wybrać. Tło przezroczyste. Wtedy, jeśli masz grafikę, która musi być przezroczysta, ona będzie przezroczysta. W bezpłatnej wersji niestety nie ma takiej możliwości, więc jest to duże ułatwienie. Jeśli podoba Ci się ten film, to zostaw mi łapkę w górę. Teraz przechodzimy do kolejnych elementów. Pamiętaj, że jeśli tworzysz projekty, to wykorzystaj foldery, żeby mieć porządek. Wtedy będzie Tobie i zespołowi łatwiej odnaleźć konkretne grafiki. Przejdźmy jeszcze do cennika. Wejdźmy sobie na wersję Pro i mamy tutaj cennik. I miesięczne korzystanie z tego systemu w wersji Pro kosztuje 50 zł dla osoby, a w wersji rocznej 450. Ja korzystam z wersji dla zespołu i możemy sobie wrócić do cennika. Mamy dla zespołu. I w tym miejscu możemy poznać cennik. Jeśli w Twoim zespole jest do 5 osób, wtedy zapłacisz 100 zł miesięcznie za to rozwiązanie. No i tutaj, jeśli chcesz obniżyć ten koszt, no to mamy 1000 zł rocznie, jeśli będziesz chciał właśnie taki abonament z góry zapłacić. Przy większych zespołach robi się to już konkretna kwota, ale myślę, że te podstawowe są bardzo w porządku. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to zostaw mi łapkę w górę i zapraszam Cię do kolejnych filmów na moim kanale. Pozdrawiam. Krzysztof Gonet.